Na pierwszy ogień poszła siedziba Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Gwiezdnej. W budynku, który w całości składa się z lokali użytkowych, wykonano już termoizolację, a teraz na prośbę lokatorów rozpoczęto montaż windy. Najstarsi mieszkańcy, liczący już niemal 60 lat spółdzielni, skarżyli się, że nie mają już sił wspinać się po piętrach. Stąd prezes postanowił wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i znalazł pieniądze na budowę dźwigu. Być może byśmy nie przystąpili do tego zadania, gdybyśmy nie aplikowali o pieniądze unijne. Aplikowaliśmy i otrzymaliśmy te pieniądze w tej wysokości, o jakie żeśmy aplikowali. W sumie LSM otrzymała 2,5 miliona złotych dotacji. Głównym argumentem za przyznaniem tak pokaźnej kwoty były oszczędności wynikające z inwestycji, bowiem po modernizacji obiektu zmniejszy się nie tylko zużycie energii cieplnej, ale i elektrycznej. Dodatkowe korzyści zapewnią panele fotowoltaiczne, które wyprodukują prąd na potrzeby całego budynku. Ani jednego grosza z wpłat mieszkańców, które dokonują na utrzymanie swoich lokali mieszkalnych, nie idzie na modernizację ani tego obiektu, ani innego. To się rządzi innymi prawami. To są lokale tak zwane użytkowe. One same się niejako finansują. Pełen koszt modernizacji budynku przy ulicy Gwiezdnej nie jest jeszcze znany, ponieważ okazało się, że trzeba też wymienić m.in. kanalizację, która nie nadawała się już do dalszego użytkowania. Nie czekając na koniec tego remontu, spółdzielnia przystąpiła do kolejnej inwestycji na osiedlu Kopernik. Tym razem odnawia słynny blaszak przy ulicy Heweliusza. W tej chwili chcemy zadaszyć ten atrium. Chcemy zadaszyć z paru względów. Będzie on korzystniejszy, nie będzie schładzało i tak dalej te ściany, które w tej chwili są bezpośrednio narażone na zewnętrzną temperaturę. Po drugie, odizolujemy to od gołębi, bo to tam jest Armagedon z gołębiami. Już żeśmy zrobili windę. W blaszaku na piętrze swe siedziby mają m.in. filia Legnickiej Biblioteki Publicznej, fryzjer czy klub fitness. Niestety pomimo starań spółdzielni nie udało się otrzymać zewnętrznych dotacji na remont tego obiektu. W przyszłości jeszcze będzie zrobiona elewacja i od wewnątrz, i od zewnątrz. Będzie zagrodzona, ten atrium będzie zagrodzone. Być może ten środek atrium wykorzystamy jako jakiś taki pasaż handlowy. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku na placu pomiędzy siedzibą Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej a pobliską ulicą Moniuszki powstanie nowy parking. Być może będzie to wspólna inicjatywa gminy i LSM. Konkrety wciąż nie są znane, ale zielone światło da już Rada Miejska, która na ostatniej sesji uchwaliła dla tego terenu nowy plan zagospodarowania przestrzennego.